Patrzcie jak idzie. Taki ładny. Na bezzadziorowym haku. Ciężko będzie. Dobra. Tu go spróbuję. Ale pięknie. W tym słońcu pięknie tą rybę widać. Zobaczcie jakie pijaweczki. Jeszcze ta ryba tyle co z głębiny wyszła. Zobaczcie tego. Jest bydlak, nie? Przepiękny. Takie ryby na ultralighta. Coś pięknego. Cześć, witam Was moi drodzy. Następna moja wyprawa spinningowa. Zobaczcie jak pięknie dzisiaj, jestem gdzieś przed południem, godzina po 10. Temperaturka super, 14-16 stopni będzie, słoneczko. Tylko czy rybki będą chciały? Na pewno będzie ciężko, woda prześwietlona, czyściusieńka. Łatwo nie będzie, dzisiaj dwie wenteczki na ultralighta. Jakieś tanty, na takie rzeczy będę próbował cokolwiek złowić. Na pewno nie będzie łatwo, ale pogoda bomba. Może już wreszcie ta wiosna odpali. Idę teraz na taką miejscówkę. Coś tam ostatnio widziałem, jakieś rybki pływały, klenie. Ale na pewno będzie je ciężko skusić do brania. Takie miejscówki zwiedzam, co wiem, że może coś się będzie działo. Wiem, że ryby tu potrafią przebywać. Trzeba się bardzo cichutko, już widzę klenie. I jak ja mam Wam pokazać te klenie? Stoi tam jeden. Następne 3, 4, 5. Może uda mi się powolutku wejść i Wam to pokazać. Ale będzie ciężko, postaram się zakraść. Chociaż tu jest takie zbocze, że naprawdę będzie je ciężko podejść. Mam nadzieję, że zaraz to zobaczycie. Tak powolutku idę tam. Dzisiaj jeszcze ta woda czyściejsza. One tu mają taki azyl, takie ciepło. Po cichutku podejdę, może Wam nie będę rzucał. Chcę Wam nagrać, ile tych kleni jest. Ktoś policzy? Zobaczcie, ile ich tu jest. Naprawdę sporo. Cała banda. Się trochę odsunęły. Nie wiem, czy widać. A tam dalej. Chyba świnka nawet. Ryby są, ale złowić będzie naprawdę ciężko. Woda jest tak czysta. Przynajmniej już wiem, ile ich tu jest. Naprawdę sporo. No ale tu nie mam jak ich nawet podejść. One się po prostu wygrzewają. Ale postaram się. Myślę, że to miejsce będzie najlepsze. Całe stado tutaj linów przypłynęło, ale nie chcą na tamte reagować w ogóle. Szkoda, ale naprawdę ładne liny. Ani jednego nie umie. Ale widać, że one coś tam zbierają z dna. Może za głęboko. O, tam też coś zbiera. Czyli coś zbierają te liny. Ale na gumę nie chcą. Dziwo. W ogóle nie zainteresowane. Może idę po jiga. Skusić na mikro jiga lina. Teraz tylko go scholować. Patrzcie jak idzie. Taki ładny. Na bezzadziorowym haku. Gdzieś tu zejdę pewnie. Nie będzie chyba tak źle. Jak se zostawiłem. Ale idzie pięknie. Thank you.
takie akcje to ja lubię. To się nazywa wypracowana ryba. Ale im podawałem. Czyli chciał, wziął, zobaczcie. Próbuję go tu złapać. Wejdę. Ale pięknie w tej wodzie. Czystej walczy. Szkoda, że wam brania nie nagrałem, ale wszystko było widać. Podpłynął, zasał pięknie. Walczy, walczy. Woda zimna. Ale walka. Wiem, że się fajnie nagra wszystko. Naprawdę nie jest mały. W wodzie się wydawał nieduży, ale widziałem większy. Zobaczcie. Lin. O, udało się. Teraz muszę wyjść tam. O. Jeszcze troszeczkę i jestem w domu. O, udało się. Zobaczcie na to. Zobaczcie, taki lin. Piękny. Dam go do siatki. Ale było go ciężko skusić. Zobaczcie, na ochoteczkę. Zobaczcie, sztuczną. Na jigu delikatnie. O, sobie odpoczął. Mocna ryba. Nabierz powietrza, tlenu. Szybka fota i pójdziesz zaraz do domu. Zobaczcie, jaki żółciutki, jaki piękny. Naprawdę super ryba. Z godzinkę je podchodziłem, z godzinkę. Was 11 linów tam pływało i zobaczcie tego grubaska, wiosenny, piękny, rzeczny lin. Piękny, nie? Bomba, jestem tak zadowolony. Powiem wam, już mi nawet na tych kleniach nie zależy. Takich jeszcze z parę złowił, chociaż to jest nierealne, ale nigdy nie wiadomo. Tak delikatnie biorą. Takim tą główeczką tam dotykałem, podpłynął, zasał. I taki, zobaczcie. Przepiękny lin jeszcze z tej strony. Naprawdę. To jest kawał ryby, już taki lin. Jest. Nawet nie wiedziałem, że tu na tym odcinku takie liny. No przepiękne. Zobaczcie, naprawdę. Piękna ryba. Zadowolony. Biorę, wypuszczam. O, zobaczcie, jeszcze raz rzut okiem, trochę dojdzie do siebie i wraca. Piękny. Dobrze, już kolego. Sprawdź, że kamerka nagrywa. I zobaczcie. Zobaczcie. Oszedł. Bye, bye. Jest dobrze. Pierwsza ryba. Wymęczona, ale jest. Dobrze, że wziąłem z sobą tego, tą wędkę na delikatnie. Tam mam 0,05, 0,16, mikro jig. No i udało się. Ale kurczę, tak ciężko było skusić. Nic, spróbuję dalej. Może jeszcze jakiegoś uda się złowić. We'll be right back.
tam są, nie będziecie tego widzieć na kamerze. A ja je spróbuję podejść. Może jeszcze jakiegoś uda się złowić. Najgorzej, że tak szczela pod butami. Wszystko słychać, ale piękne liny. Dobrze, że te liny nie są aż tak płochliwe. O, liniska stoją. Może się uda na tej górce je tam dorwać. O, tam są piękne. Spróbuję tam rzucić, ale będzie ciężko. Takim jigiem, krzaki za mną. Lubię takie podchody. Po prostu uwielbiam. Nie będę ruszał za dużo. Będę im tak rzucał tam. Kurczę, że tu jest ten brzeg taki, no. A one dokładnie na tym garbie stoją. Ale ich tam jest. Naprawdę sporo. Pięknie, pięknie padło. Może się skusi jakiś. Długo pada. Idziemy. Ale delikatnie. Odłączył się od stada. Kurczę, ale super impreza. Dobra, idziemy tu. Żeby nam nie spłoszyły. To też ładny lin będzie. Haczyk mam bezzadziorowy. Ale piękny lin. Znowu na ochotkę sztuczną. Patrzcie, co tu się dzieje. Nie wiem, czy nie mniejszy troszkę, ale też ładny. Jednak one chcą coś. O, pięknie. Ale walka patyków. No, chodź, 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 chodź. Ale piękne. Piękny lin. Zobaczcie, jaki piękny. Drugi. Na mikrodzika. Wypiął się w podbieraku. Na szczęście. Taką drobną przynętę to nie ma co popuszczać. Ale założę się, jakbym dał większą. Nawet nie byłyby chętne uderzyć. Dobra, zobaczcie. Przepiękny. A jaki lin. Następny, jaki żółty z czystej wody. Super. Tylko, że już mi ochotka spadła. Muszę założyć nową. O, nawet haczyk się trochę rozprostował. No, ale ryba konkretna. Zobaczcie, jaki piękny musi. Następny. Ja miał być klenie. Dopadłem liny. Zobaczcie, jaki piękny. Super, naprawdę. Piękny. Drugi. To już w ogóle jest, teraz w ogóle jestem już niebo wzięty. Drugiego lina takiego ładnego. A widziałem większe, tam takie po pół metra. Dobre liny. Zastanawiam się, czy nie zmienić go. O, ładnie kleń wyszedł i dać trochę tak pokombinujemy, zobaczymy. Słońce wysoko, może jeszcze się jakiś skusi. Kawałek musiałem z tą rybką przejść, żeby ją wypuścić. Ale tutaj jest przynajmniej bezpiecznie. Zobaczcie, jaki lin. O, patrzcie. Zobaczcie, jaki piękny. Chodź tu, chodź, 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 chodź. Gdzie w siatkę, panie? Do tyłu, wsteczny. Wsteczny. Chodź tu. Oleś ty kawan. No, idź. To ładnie. Pięknie. Jest. Mamy to. Następny.
następny gruby, fajny lin. Ciekawe, czy się dobiorę do tych 50-tek. Są jeszcze grubsze, ale ciężko je podejść. Jest woda przejrzysta. Ryby naprawdę konkretne tam stoją, naprawdę konkretne. Klenia to nawet nie próbuję. Coś tam wychodzą. Ale widać, że na te liny mam większą szansę na mikrodżigu i na sztuczną ochotkę. Widać, chcą wziąć. Teraz spróbuję założyć trochę większy ten mikrodżig, ale dżiga zmienię, bo już mi prawie haczyk wyprostowało. Dam z większym haczykiem. Nie dużo większym, ale z większym. Powinno mi się też lepiej rzucać. Ten będzie idealny. No jak nie, to z powrotem zmienię na ten mniejszy. Trzeba kombinować. I ochotka sztuczna. Wziąłem dołem. Na paczki. I na to dzisiaj łowię. Taką dłuższą damy. Może bardziej się skusi, jak będziemy to falować. O. Specjalnie sobie tam klamoty zostawiłem, żeby mi nie przeszkadzały. I następne podejście. Powinny stać, jak się nie spłoszyły. Gdzieś poszły. Przyjdą. Słońce wysoko. Jak nie, to się zaklęciem porzuca. Gdzieś na pewno są. Dobra, jak ich nawet nie widać, to nie ma co rzucać. Tam daleko widzę, schodzą. Widzę je. I tutaj. Tutaj spróbujemy z nim powalczyć. Ale tam piękne ryby stoją. Naprawdę piękne. Krzaki przeszkadzają w rzucaniu, ale trzeba sobie jakoś radzić. Ojeju, ile tam ryby. Spróbujemy. O, ale mega ryba tam jedna. Nie wiem, czy to kleń. Jest tej ryby naprawdę. Ale branie. Jeszcze by się wypiął. Ale branie. Chodź. Scholuję go od ekipy. Tam naprawdę jest sporo tych linów. Kurczę, jak im przesuwałem po dnie tą przynętę. Tak ryby delikatnie biorą, żeby się tylko nie spiął. Tak bezzadziorowy. Ale zobaczcie, za sam kącik. Pięknie idzie. Gdzieś muszę scholować. Ciężko będzie. Dobra, tu go spróbuję. Ale pięknie. W tym słońcu pięknie tą rybę widać. Zobaczcie sami. Niby takie ospałe ryby, a co to siły ma? Zobaczcie. Na dzika. Pięknie walczy. Nie ma popuszczania. Jak mówię, haczyk bezzadziorowy. Ale walka. Ale walczysz, kolego. Pięknie walczysz, naprawdę. Już bym cię chciał władować.
Ale walczysz. Siły ma. Pięknie. Niby lino, ale mocny. Zobaczcie, jak on walczy pięknie. Może teraz go... O, jest! O kurczę, powiem wam, kłoda. Nie wiem, ile ma. Piękny, zobaczcie. Jakie kolory, ten kolor. Piękny. Piękna ryba. Mamy to, następny, zaraz wam pokażę. Aj, chodź, chodź, grubasku. Oj, teraz takiego udało się zrobić. Ale lin. Trzeci, na jigi. Sztuczna ochotka na małym jigu. Teraz trochę większy haczyk dałem, 14. Zobaczcie. Ale w kaban. Niestety nie wziąłem miarki. Położę go na podbieraku. Widzicie, tu do końca ma. Tak mniej więcej w domu zmierzę. Będę widział, ile ten lin ma, ale przepiękny. Uff, masakra. Następny. Zobaczcie, jakie pijaweczki. Jeszcze ta ryba tyle, co z głębiny wyszła. O, ładny, przepiękny. Dobra, wypuszczamy. Ostatnie jeszcze spojrzenie na linka i go wypuścimy. Zobaczcie, jaki piękny. No, idziesz, kolego. Zobaczcie. Pięknie poszedł. Teraz sobie coś zjem. Napiję się i walczę dalej. Trzeci lin. Jestem w szoku. Przechytrzyłem jeszcze jednego. Ale ciężko je przechytrzyć, powiem wam. Bardzo ciężko, te liny. Fajny. Już taki fajny. Dobra, idziemy go tam, zwolujemy gdzieś. Chodź, 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 chodź. Ten trochę mniejszy. Tak delikatnie biorą. Dobrze, fajnie widać. Zobaczcie, za koniuszek wargi. Taki lin. I czwarty linek. Przepiękny. Kolory naprawdę super. Nic, wypuszczam. Zobaczcie, tak delikatnie na jiga z ochotką sztuczną z Berkeleya. Dobra, wypuszczamy. Piękny, złoty lin. Trzeba go wypuścić. O, zobaczcie, jaka ryba piękna. O, idziesz. Ale przepiękne biorą, naprawdę przepiękne liny tam są. Jeszcze spróbuję, może jeszcze jakiegoś wyciągnę. Czwarty lin. Już naprawdę dobry wynik. Wracam na miejscóweczkę. No i bawię się dalej. Jig z ochotką z Berkeleya. Taki mały wolframik. Chyba, jak się nie mylę, 3,3 mm. Haczyk 14. Bezzadziorowy i... No nic grubiej, nic grubiej. Bo nawet brania nie zrobię. Zobaczcie, przynęta dzisiejszego dnia. Jig ze sztuczną ochotką. Dość taką długą, żeby się ten ogonek ruszał. Ale to już jest wszystko miniaturka.
Tutaj mam 0,16 i na takim fluokarbonie tego gigałowie. Dobrze, że sobie wziąłem tak trochę dłuższą wędkę. Łatwiej mi jest po prostu podać tego giga. Jeszcze coś leci. Ładnie mogę im tam zademonstrować tą przynętę. Ładnie siedzi. Schulować trzeba. Delikatnie wziął. Czekajcie, chcę zgubić to. Ładnie. Chodź. Piękny win. Ale, kurczę. Zdziwiony bym, że się upił. Ładnie. A większy. Jest. Zobaczcie, jaka klucha. Jaki żółciutki. Wstępny. Ten naprawdę ładny. Delikatnie złapany. Zaraz wam pokażę. Zobaczcie. Trafiłem. Tak delikatnie. Na sztuczną ochotkę. Zobaczcie tego. Jest bydlak, nie? Przepiękny. O, super rybka. Piąty linek, ale ładne, naprawdę biorą takie ciężkie, kawał ryby. Dobra, odpinam go. Ups. Wyskoczyło szybko, haczyk bezzadziorowy. I da się złowić, zobaczcie, bez popuszczania. Piękny, torpeda. Naprawdę fajny. Dobra, wypuszczamy go. Kawałek czas mi przejść, ale przynajmniej bezpiecznie. Dobra, spróbuję go tak wypuścić. Takie ryby na ultralighta. Coś pięknego.
tej czystej wodzie przepięknie te ryby wyglądają, naprawdę. Następny. Podchody się bawię z tymi rybami. Wam pokażę, jakiego tym razem. Piękny, nie? Przepiękny, zobaczcie. Na ultralighta. Super. Tu leż. Taki lin, zobaczcie. Taki piękny. Prawda, przepiękna ryba. Czoko wypina. A, dobrze mu nawet siedział. Że uda się tu zejść. O, nawet. Szósty lin, moi drodzy, na ultralighta, na jiga. Masakra. Nie spodziewałem się aż tyle, że dzisiaj złowię. Naprawdę jakieś Eldorado linowe. Nieźle trafiłem z tymi linami. Klenie, nie? Za to liny współpracują. Super zabawa. Pogoda przepiękna. Słoneczko, zobaczcie, jeszcze wysoko. Jeszcze coś spróbuję wydubać. Dało się skusić. Pięknie walczy. Za sam czubek warki. Jest. Taki żółty. Zobaczcie na to. Taki żółty. I następny, zobaczcie. Na jiga. Sztuczna ochotka. I zobaczcie, jaki kaban, przepiękny, więc wypuszczam go, bardzo ładny, super rybka, naprawdę dzisiaj trafiłem. Pięknie, patrzcie. Pokaż się jeszcze.
na koniec. Super ryba. Piękne liny tutaj mi podeszły, a mi się trzymią na takiej płytszej wodzie. Woda czysta, widać jak chodzą pięknie tam. No i na jiga udaje mi się je skusić. Na malusieńkiego jiga sztuczną ochotką. Takie ładne bestie, ale powiem wam, delikatnie, delikatnie te rybki żerują. Bardzo delikatnie. Jak już rybki nie chcą żerować, to na to zawsze się da coś złowić. Sztuczna ochotka z Berkeleya na wiosnę. To jest super przynęta. Ale już ciemno się powolutku robi, przynajmniej mi w okularach. Już nie widzę dokładnie dna. Już nie wiem, jak one się ustawiają. Coś tam jeszcze da się wypatrzeć, ale już jest słabo. Ciężko im teraz podać odpowiednio tą przynętę. Ale przywalił pięknie. Opadł. Ale szczupak taki chyba pod 60 był, albo 70. Pięknie, mamy następnego. Lina. Może jeszcze wydłubię. Już ósmy. Podbieraczku, o zaż, ale puknął króciutko, króciutko puknął. Zobaczcie jaki lin. Chodź. I pyk, jest. Masakra, zobaczcie. Ładnie, zassał. O, spokojnie, spokojnie, bo się ubrudzisz. Ubrudzisz się. Kolego, się zdenerwował. Chcę zobaczyć, jak ma w pysku. Zobaczcie. I zobaczcie, jeszcze pod wieczór się udaje takie wydłubać dziś. Świetnie. Piękny lin, naprawdę. Nic, wypuszczam. Prawda. Super ryba. Zobaczcie. Widzisz, poszedł. No to moi drodzy, kończę dzisiaj już to wędkowanie. Takie dłubanie na tego jiga, na ultralajcie. Naprawdę to tak trzeba się skupić, żeby te rybki przechytrzyć. No ale udało się piękne liny dziś złowić. Liczyłem na jakieś klenie. Klenie też były, ale powiem wam, nieaktywne. Nawet wypatrzyłem takiego szczupaka pod 70. Woda czysta, wszystko widać, rybki pływają. A liny tylko dzisiaj współpracowały. Nieźle, nieźle, naprawdę. Takie małe Eldorado. Naprawdę piękne te liny brały. No nic, z wami się żegnam. I do następnego. Zobaczymy, co potem wypali, jakie rybki będą chciały brać. Jednak to już wiosna, więc bardziej wydaje mi się jakiś białoryb. Dzisiaj widzieliście sami.
sztuczna ochotka, mały dzik i to robiło robotę. Woda jest tak czysta, że duże przynęty w ogóle się nie sprawdzały.